znam wielu filmowców, których pierwsze prace poznałam wtedy, kiedy mieli tyle lat jak wy. Wprawdzie nastoletni Tomek Bagiński grał na bębnach i tak rozpoczął swoją drogę artystyczną, ale kiedy był już troszkę starszy i kiedy właśnie w grupie już się poczuł dobrze, bo był zawsze bardzo dużym samotnikiem, to zaczął robić filmy animowane i katedrę zrobił jeszcze na studiach, kiedy po prostu siedział w domu, czuł się dobrze ze sobą, bardzo lubił rysować i lubił coś robić w komputerze i z tego cosia wzięła się katedra. Rafał Skalski, słynny polski dokumentalista Złotego Lajkonika, czyli taką najważniejszą nagrodę za film dokumentalny, dostał na pierwszym roku studiów w łódzkiej filmówce, bo już w podstawówce kręcił swoje filmy. I wyobraźcie sobie, że film w liceum zrobił z pozycji psa. To był film, którym wędrował pies i świat nas, ludzi, oglądał właśnie w taki sposób. On nie wiedział o tym, że do łódzkiej filmówki dostał się już tym filmem. I że kiedy przyszedł na egzamin, a był wtedy bardzo nieśmiały, jąkał się i w ogóle bał się świata, to nie wiedział, że już miał ten indeks, bo wszyscy wykładowcy chcieli zobaczyć tego chłopaka, który wymyślił, że film można zrobić z pozycji psa. Czyli czasem wystarczy pomysł, czasem wystarczy jakaś wasza inspiracja. Nie bójcie się tego, bądźcie kreatywni. Nauczyciele i pedagodzy i placówka, która się specjalizuje w technologiach informacyjno-komunikacyjnych i informatyce, no możemy zadać i zawsze zadajemy takie pytanie, no na ile te filmy, które są ogólnodostępne, tak zrobione w 3 minuty, w 5 minut, są wartościowe. Również tegoroczny tytuł konkursu, 100 lat niepodległej Polski, myślę, że to też jest bardzo ważny temat, żeby go powstrzymywać. No my wszyscy żyjemy, nie znamy życia w kraju, który nie jest niepodległy. Natomiast no, nie wolno o tym zapomnieć, tak? Trzeba stale to kultywować. Żeby wiedzieć też, jakie my mamy prawa jako autorzy, ale też żeby wiedzieć, w jaki sposób możemy korzystać z dzieł i z utworów innych osób. Pewne kompetencje, przykłady, do tego są materiały edukacyjne, dobre praktyki. Naprawdę w jednym takim pakiecie szybko można się zorientować, o co w tej edukacji medialnej chodzi. Festiwal filmowy Nowe Horyzonty już działają od kilkunastu lat. To jest to też dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy na Festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu spotykamy wciąż młode osoby, ale już takie, które zakończyły edukację i okazuje się, że są to osoby, które swoje zainteresowanie filmem rozwijały właśnie podczas naszej edukacji filmowej. Już o tym, czym zajmujemy się w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym. Filmoteka szkolna ma 10 lat, w tym roku obchodzimy właśnie 10 urodziny. Kolejnych spotkań. Podczas tych spotkań nie tylko oglądamy filmy i dyskutujemy, ale również pokazujemy Państwa filmy, to znaczy filmy młodych twórców. Główne cele konkursu polegały na wyłonieniu najbardziej oryginalnego filmu, który przedstawia historie związane z ludźmi, miejscami, w których żyją, i wydarzeniami, które miały miejsce w środowisku bliskim szkole, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanie do wartości, rozwijanie umiejętności do pracy w grupie i kształtowanie kultury medialnej i poszanowania praw autorskich. Chciałabym bardzo podziękować paniom, które przedstawiły przynajmniej w pewnym zarysie możliwości wsparcia przygotowywane dla nauczycieli, także dla uczniów. I właśnie dzięki takiemu wsparciu możliwe jest organizowanie zarówno konkursów szkolnych, jak i tak jak w naszym przypadku wojewódzkich. W trakcie konkursu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogli skorzystać chociażby z warsztatów dla nauczycieli, dla uczniów, które były warsztatami bezpłatnymi.